Dzień dobry Państwu, to jest wywiad gospodarczy. Ja nazywam się Maciej Waśko. Mam przyjemność dzisiaj gościć w studiu pana ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Będziemy zatem rozmawiać o energii, ale bardzo szeroko rozumianej. Wczoraj podczas pięknej uroczystości Energia, Polska Energia w stulecie niepodległości mieliśmy okazję podziękować i uhonorować ludzi, dzięki którym mamy prąd, dzięki którym możemy korzystać z dobrodziejstw prądu, ale też paliw, bo bardzo szeroko rozumiana branża energii, tak można byłoby powiedzieć, od wytwarzania przez dostarczanie energii, aż po wykorzystywanie. Reprezentanci właśnie wszystkich firm, które są związane z tym łańcuchem powstawania i dostarczania energii, pojawili się wczoraj na uroczystości w Politechnice Warszawskiej. To też pokazało siłę tego powstałego za rządów Prawa i Sprawiedliwości jednego wspólnego Ministerstwa Energii i pracę pana ministra. W poprzednich latach poszczególne segmenty sektora energii, tak bym to określił, były rozproszone w różnych miejscach. W Ministerstwie Skarbu, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwach Technicznych. To w zależności od tego, jak była w danym momencie, właściwie to było robione bardziej pod politykę kadrową. Przygotowując się do objęcia władzy w Polsce, kiedy już przed wyborami było widać, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę. Więc te intensywne przygotowania spowodowały, że doszliśmy do wniosku, że przyszłość i dynamiczny rozwój Polski wymaga tego, żeby sektor energii wyprzedzał inne działania rządu. Bo tak naprawdę, jeżeli mówimy, że Polska chce się dynamicznie rozwijać, to znaczy, że będzie tworzyła miejsca pracy, że będzie wzrastała produkcja, że będą ludzie posiadali więcej pieniędzy, więc będą rosły wydatki obywateli, w jakim kierunku i jak zaspokoić ewentualne ich przyszłościowe oczekiwania. Bo jeżeli popatrzymy na poziomie roku 2010, to Polska była na mniej więcej 50% zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w stosunku do 15 starej Unii Europejskiej. 2015 rok to było około 15%, to znaczy około 55%, jeśli chodzi o ten wzrost. Dzisiaj mamy sytuację taką, że już nasze gospodarstwa domowe zużywają około 60% energii elektrycznej w stosunku do starej 15, ale my rozwijamy się bardzo dynamicznie i nagle okazało się, że zamiast planowany 1% roczny wzrost zużycia energii, my za 16 rok złapaliśmy 2,4, za sumarycznie 16 i 17 mieliśmy już 5% wzrostu zużycia energii, a 5% to jest jedna... To jest 1000 megawatowa elektrownia, jedna duża elektrownia. To jest ta sytuacja, że jakby widzimy, co się dzieje, że tego prądu zużywamy coraz więcej, coraz więcej go potrzebujemy. No widzieliśmy to też... I teraz jak spojrzymy, popatrzymy teraz w przyszłość i zakładamy już nie 1% wzrostu, jak było wcześniej zakładane przez naszych poprzedników, nie te ponad 2, które tutaj no chwilowo nam to poszło w górę, to powstało 505, 500+, szereg programów społecznych, które podniosły aspiracje społeczne społeczeństwa. I w związku z tym no, przyjęliśmy formułę taka, że w granicach około 1,5% rocznie będzie zostało zużycie energii. To co to znaczy? Że w 30 roku zużycie będzie o 1/4 większe, wyższe niż w 15 roku. To znaczy, że o 1/4 musi przybyć u nas wytwarzania. I pytanie, no zaczynamy przyspieszać swoje inwestycje już rozpoczęte, myśleć o nowych inwestycjach i o tym, jak te aspiracje Polaków spełnić w gospodarstwach domowych, a co z przemysłem? Rozwija się działalność gospodarcza, mówimy, bardzo fajnie w Polsce, bezrobocie ginie. Ale jeżeli bezrobocie ginie, to ileś energii jest w związku z tym zużywanej?
I w tej dziedzinie okazuje się, że może nam zapotrzebowanie w przemyśle więcej wzrosnąć niż o 1/4. Mhm. To jest ta sytuacja, o której pan minister mówi, że trzeba wyprzedzać tak naprawdę. Czyli my musimy wyprzedzać działania rządu, budowa to, co może się wydarzyć. Budowa jednej elektrowni to jest 5-6 lat. Jeżeli tak na to popatrzymy, bo... No, ale tutaj też wiele się dzieje. 2017 to jest nowy blok w elektrowni Kozienice oddany, w budowie dwa kolejne w Opolu, po jednym w Jaworznie i w Turowie, rozpoczął się też projekt w Ostrołęce, więc no, można byłoby powiedzieć, że w Ministerstwie Energii też prace inwestycyjne przyspieszyły. Spółki przyspieszają. Przestaliśmy za zgodą ministra finansów, zmniejszyliśmy znacznie poziom wypłat dywidend, żeby więcej pieniędzy zostało w spółkach na to, żeby można było inwestować. Ale to jest nie tylko takie pole, bo my jesteśmy jednocześnie przed wyzwaniem spełnienia wymogów klimatycznych. My musimy też tak to robić, żeby ten potencjał znacznie więcej wzrastał, dlatego że jeżeli budujemy energetykę odnawialną, a musimy budować, teraz fotowoltaikę, elektrownię, prawdopodobnie w najbliższych latach podejdziemy do elektrowni wiatrowych na morzu, cały segment odnawialny, to to cywilizacyjne wyzwanie związane z naszym zdrowiem także, ono wymaga, żeby równolegle tyle samo budować energetyki konwencjonalnej. Czyli idąc w energetykę odnawialną, my musimy 100% rezerwy tworzyć pod odnawialną, bo się okazuje, że w okresie tego lata mieliśmy też takie momenty, że mając już zainstalowane w energetyce wiatrowej około 7000 MW, były takie dni i tygodnie, kiedy myśmy nie przekraczali 1000 w wytworzeniu, a czasem schodziło poniżej 500. A lato było zwłaszcza dla energetyki bardzo trudne, ponieważ no to już nasi widzowie wiedzą, bo wielokrotnie o tym też mówiliśmy, że tym najtrudniejszym momentem jest właśnie upalny dzień, kiedy przemysł energii potrzebuje, a z kolei odbiorcy korzystają z klimatyzacji. Ten 20 stopień zasilania pojawił się latem, ale ja mam wrażenie, że... Nie, w tym roku się nie pojawił. Ja mam wrażenie, że cały czas gonimy, czy ścigamy się z czasem, żeby uniknąć właśnie blackoutu czy 20 stopnia zasilania. Gonimy się z aspiracjami Polaków i weszliśmy do 25 krajów najbogatszych świata, więc widać wyraźnie, jak te nasze aspiracje narodowe są spełniane i powinniśmy wyprzedzać, ale na razie się gonimy. Mam nadzieję, że będziemy wyprzedzali, ale to wymaga olbrzymiego wysiłku ekonomicznego, olbrzymiego wysiłku inwestycyjnego w Polsce, co dodatkowo znów pomnaża miejsca pracy, bo panie redaktorze, taka elektrownia 1000 MW to w szczycie swojej budowy ma na placu 7000 pracowników i około 120-140 firm. A więc to są potężne inwestycje materiałochłonne, ale i wymagające dużego zaangażowania w pracy, a więc są także tworzące i budujące rynek pracy z drugiej strony, więc te nasze inwestycje spełniając oczekiwania przyszłości, jednocześnie też dają dużo w przyszłości, dają dużo, bo są coraz bardziej innowacyjne, one poprzez efektywność o ponad 10%, obecnie nawet 12-13% efektywność tych nowych elektrowni węglowych jest większa od tych starych, czyli z tej samej ilości węgla wytwarzamy tej elektrowni 12-13% energii elektrycznej, więc to są rzeczy bardzo istotne, bardzo nowatorskie, które się dzieją w tej chwili. I nie jest tak, że my zachowując energetykę węglową, jednocześnie skazujemy naszych obywateli na uciążliwości klimatyczne, bo tutaj też wyeliminowaliśmy wszystkie pyły, eliminujemy znacząco dwutlenek węgla. Do tego stopnia dochodzi, że inspekcja środowiska godzi się na to, żeby elektrownia była budowana już w odległościach, w granicach od kilometra w górę od osiedli mieszkaniowych. To znaczy, czyli to są nowoczesne, czyste elektrownie. To są już także, mimo że węglowe, to nowoczesne, czyste. Oczywiście ten poziom, który ambitnie przez Unię Europejską jest założony na poziomie 550, jest jeszcze nieosiągany u nas, ale my, jeżeli odniesiemy się do roku 90, kiedy my jako Polacy sami zaczęliśmy decydować o sobie, to mamy jeden z najwyższych spadków zanieczyszczeń w Europie. Jeden z najwyższych efektów w zakresie środowiskowym w Europie, bo jeżeli weźmiemy
na wszystkie państwa Europy, to my porównując się z 90 rokiem, najwyżej obniżyliśmy poziom zanieczyszczeń. Mm-hmm. A więc możemy mieć satysfakcję, że nasza w tej dziedzinie wydajność, a to jest kosztowne, jest bardzo duża. W tym zabieganiu także o zdrowe środowisko, o to, żeby Polakom było czyściej i lżej. Widzę, że pan minister mamy wyzwania bardzo dużo ze smogiem związane, ze smogiem miejskim, o którym się poprzez zafascynowanie w Komisji Europejskiej smogiem energetycznym, węglowym, związanym z wytwarzaniem energii. I sposobami mierzenia jakości powietrza. Tak, natomiast smog samochodowy miejski jest niezwykle uciążliwy. I z punktu widzenia obecnego, patrząc na zdrowie poprzez zawartość innych groźnych składników, jest nawet dla zdrowia groźniejszy niż smog związany z dwutlenkiem węgla. Dwutlenek węgla po prostu naszemu życiu od powstania życia towarzyszy. I w pewnym sensie organizmy są do niego przyzwyczajone i zaadoptowane. Natomiast te nowe zanieczyszczenia, które się pojawiają, są bardzo groźne. I stąd w tej chwili potężny program w Polsce elektromobilności. Dążymy do tego, żeby w pierwszej kolejności spowodować, żeby ten dojazd do pracy w dużych miastach odbywał się samochodami elektrycznymi, żebyśmy tu podnieśli poziom zdrowotności, bo tu są największe zagrożenia i tym wyzwaniom chcemy podołać. Do końca 2020 roku chcemy, żeby było w Polsce 6 tysięcy punktów ładowania. Chcemy zachęcać do tego. Parlament się zgodził, więc został uchwalony ustawa, która zakłada powstanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Do tego chcę współpracować z nami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w tej dziedzinie jako bardzo ważnej, więc mam nadzieję, że także wsparcie się znajdzie ku tych akcjom i stworzymy warunki do tego, bo żeby mogły pojawić się w Polsce nie w kilku tysiącach, ale na początek niech chociaż w kilkudziesięciu tysiącach samochody elektryczne, żeby zaczął się ten front nowych technologii, bardzo nowoczesnych technologii rozwijać. Widzę, że pan jak się rozpocznie sprzedaż tych samochodów, to do katowickiej konferencji tutaj to jest do szczytu klimatycznego w grudniu. Nasz program na to konferencję, ale chcemy pokazać, że Polska będzie jednym z liderów na świecie, jeśli chodzi o elektromobilność. I jak słychać, Ministerstwo Energii zajmuje się bardzo szeroko, tak jak mówimy, rozumianą energią od węgla po elektromobilność, czyli po najnowocześniejsze technologie. Po paliwa, ale to wszystko, po gaz, po wszystko, co z ziemi wydobywamy. Ale to wszystko wiąże jeszcze jedno sformułowanie, które chciałbym na koniec przytoczyć, czyli kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Polska ma pomysł na bezpieczeństwo energetyczne, realizuje ten pomysł całą stanowczością, państwo zaś przez dywersyfikację źródeł energii i przez rozwój rodzimych źródeł energii zwiększa nasze bezpieczeństwo. Widać, że bezpieczeństwo energetyczne Polski rośnie i chciałbym wam za to podziękować. Mówił wczoraj marszałek Sejmu Marek Kuchciński na uroczystości. Pan minister, rozumiem, czuje się bezpiecznie. To jest sentencja, że tak powiem, tej naszej też naszego spotkania, dlatego że no to dopóki jesteśmy troszeczkę w cieniu, dopóki nas się nie wywołuje i nie zaprasza, no bo jak się pojawiają jakieś duże inwestycje, to może się pojawić zainteresowania państwa, dziennikarzy, co to wywoła w kraju, po co one są, ale z drugiej strony ta bieżąca praca, to wtedy nasza jest dobra, kiedy nas nie widać, kiedy po prostu światło się świeci, jesteśmy, pracujemy, nie ma kłopotów, kiedy do domu, do kuchenki gaz dociera, wszystko jest w porządku, nie ma kłopotów. W wielu mieszkaniach już nie ma. Okazało się przy niektórych awariach, że w wielu mieszkaniach w Polsce nawet awaryjnie nie trzyma się kuchenki elektrycznej, tylko takie jest poczucie, że ten gaz już zawsze jest. To dla nas satysfakcja, ale też ostrzegamy, że życie jest życiem, różnie to może być. Z drugiej strony także paliwo w dystrybutorach nie brakuje, rośnie liczba samochodów, no zdążamy z dostarczaniem paliw, więc to wszystko powoduje, do przemysłu także, to wszystko powoduje, że ta energia funkcjonuje w cieniu i z boku, ale to jest filar rozwoju gospodarczego. Bez tego, jeżeli my nie będziemy dobrze pracowali, jeżeli my nie znajdziemy środków na inwestycje i nie będziemy w tej sprawie mieli także wsparcia, to jest wspieranie się, czy inwestorzy życzą sobie w naszych spółkach, żeby płacić dywidendę, czy inwestować. My chcemy, żeby ci nasi inwestorzy byli długoterminowi, żeby patrzyli na wzrost majątku firm, bo my chcemy wzrastać, żeby ten majątek wzrastał, żeby dochody ze sprzedaży
firmach rosły, żeby to się wszystko przekładało nie na wypłatę dywidend, ale się żeby przekładało na możliwość inwestowania, która jest w Polsce bardzo potrzebna. Bo jak pan minister i dlatego też czasami wczoraj, wspieramy się w tej dziedzinie. Bo jak pan minister mówił wczoraj, to jest kwestia też pewnej suwerenności energetycznej kraju. Bardzo ważna jest ta suwerenność. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Pan minister nawiązał do tego, że jest rzadkim gościem wywiadu gospodarczego, bo właśnie jak to usłyszeliśmy, energetycy to ludzie pracujący w cieniu, zapewniający nam bezpieczny dostęp do wszystkich źródeł energii. Bardzo serdecznie dziękuję. Minister Krzysztof Tchórzewski, minister energii, był naszym gościem. Do zobaczenia w kolejnym wywiadzie gospodarczym.